Minął rok od śmierci Melisy. Wiem, że muszę się ogarnąć, bo będę mieć poważny problem. Lekarka pierwszy raz użyła medycznego terminu. Niedługo wykitujesz, Palancie. Chan, pora zaszaleć. Firat, musimy ci kogoś znaleźć. Jest wykastrowany. Mówię o tobie. Rzucam szkołę. Wcale nie. Tak. Nie. Pozwól mu. I tak nie chcę chodzić. Przemyśl to na spokojnie. Jest pani spięta. Postawię pani drinka. Pomoże się skupić. Dziękuję, rzuciłam. To woda. Jaka jest twoja historia? Zalałabyś się łzami. Umierasz? Nie macie czasem dziecka, o którym nie wiem? Ale wymyśliłaś. Umiem obchodzić się z dziećmi. Jesteś pewna? Tak. Wiesz, że to wszystko zaprojektowali architekci? Ja też jestem architektką. Zaprojektowałaś to wszystko? Nie. To czemu się przechwalasz? Nie zachowuj się jak dzieciak. Sam jesteś dzieciak. Masz tu pełno buteleczek dla dzieci. Powiedział to specjalnie. Zbudujemy wehikuł czasu? Chcę się cofnąć, żeby powiedzieć mamie, że bardzo ją kocham. Nie chcę cię w naszym życiu. To już było, a teraz mama zniknęła i już nie wróci. Jego też nie chcę stracić. Nie stracisz mnie. Na pewno? W dobrych rękach.